Dobry wieczór, w poniedziałek 3 czerwca Rafał Kulik zapraszam na ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. Na 6 dni przed wyborami do Parlamentu Europejskiego kampania wyborcza nabiera tempa i nie jest to trudne, biorąc pod uwagę, że w ostatnich tygodniach miało raczej niemrawy charakter. W ostatnim tygodniu kandydaci stają się coraz bardziej widoczni w regionie, w którym do zdobycia może być nawet, tak jak w poprzednich wyborach, aż 7 spośród 53 mandatów. Wszystko zależy od frekwencji. Dziś o poparcie wyborców intensywnie zabiegali m.in. były premier Mateusz Morawiecki, Leszek Miller czy lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty. O tym, jak wygląda finisz eurokampanii, opowie teraz Paweł Jędrusik. Jadwiga Wiśniewska i Izabela Kloc, czyli jedynka i trójka Prawa i Sprawiedliwości, do Parlamentu Europejskiego dziś do Mysłowic przyjechały w asyście byłego premiera Mateusza Morawieckiego i byłego wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka. Wcześniej o głosy w tym składzie zabiegano w Chorzowie, a po południu w Pszczynie. Gorąco zachęcam do tego, żeby 9 czerwca oddać na nich głos, pokazać kolejną żółtą kartkę po wyborach samorządowych, pokazać kolejną żółtą kartkę rządzącym. Pierwszą kwestią dla nas będzie unieważnienie Zielonego Ładu, zatrzymanie ideologii klimatycznej, zatrzymanie paktu migracyjnego i koniecznie zatrzymanie zmian traktatów. Z kolei obecny europoseł Łukasz Kochut przyjechał do Sosnowca w obstawie byłego premiera Leszka Millera. Rzadko się pojawiają takie talenty polityczne jak Łukasz Kochut. Teraz okaże się, czy ten talent docenią też wyborcy i to już 9 czerwca. Gwarantuję i obiecuję, że w tej przyszłej kadencji Parlamentu Europejskiego będzie mi najbardziej zależało na tym, żeby przedłużyć o 2 lata możliwość wydatkowania pieniędzy z KPO. Z kolei Lewica wzięła dziś Katowice. Tam wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty popierał m.in. Macieja Koniecznego, Wandę Nowicką i Monikę Sikorę. Idziemy z myślą o zielonych inwestycjach, które będą napędzać polską, napędzać śląską gospodarkę i które zmienią nasze życie na lepsze. Sprzeciwiamy się tym wszystkim cwaniakom, kombinatorom, oszustom, którzy idą do Parlamentu Europejskiego tylko po to, żeby tam sobie zapewnić immunitet. Mniej o wielkiej polityce mówił dziś z kolei kandydat Koalicji Obywatelskiej Borys Budka. W Zabrzu wziął udział w konferencji prasowej dotyczącej sprzedania przez SRK 6 działek i budynków po byłej kopalni Makoszowy. Ma tam powstać firma logistyczna. Tereny poprzemysłowe znowu będą wykorzystywane w działalności gospodarczej, znowu będą należały do mieszkańców, będą wszędzie tam, gdzie samorząd będzie chciał je przejąć, będzie szybka ścieżka dedykowana właśnie temu. Po kilku tygodniach nieco nijakiej kampanii wyborczej na ostatniej prostej kandydaci wzięli się ostro do pracy. Pytanie, czy 6 dni wystarczy, aby zyskać kredyt zaufania wyborców. Na początku maja przeszli przez Katowice w proteście, skandując różne hasła. Przed Międzynarodowym Centrum Kongresowym, gdzie trwał Europejski Kongres Gospodarczy, wyrzucili obornik i posypali go nasionami trawy. Pod koniec miesiąca wtargnęli do urzędu, by spotkać się z wojewodą. Kilkudziesięciu rolników przez kilka godzin czekało na to, by móc przedstawić swoje postulaty. Wtedy nie udało się, dzisiaj było to już możliwe. W samo południe odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli różnych instytucji, w ramach którego zastanawiano się, jak rozwiązać problemy rolników. Czemu przyglądała się Magda Sincewicz. Pod koniec maja wyglądało to tak. Dzisiaj znacznie spokojniej. Przybyło ich znacznie mniej. Do Urzędu Wojewódzkiego przyjechali przedstawiciele rolników z całego regionu. I choć specyfika naszej aglomeracji jest dość wyjątkowa ze względu na ukształtowanie terenu, to wszyscy pragną tego samego – poprawy warunków ich ciężkiej pracy. Postulaty są wciąż te same. Bazujemy na tym, aby ograniczyć napływ towaru spoza Unii Europejskiej, bo tutaj nie chodzi o tylko Ukrainę. Chodzi o napływ towarów spoza całej Unii. Poprawa naszej polityki rolnej, która tak rzeczywiście leży, bo to jest wszystko do napisania od nowa. Mimo że wcześniej chcieli organizacji regionalnego szczytu, którego w województwie śląskim nie było od 17 lat, dzisiaj cieszą się z możliwości spotkania z ludźmi, którzy chcą ich wysłuchać. To pierwsza tego typu rada do spraw rolnictwa. Zależy mi na tym, żeby rolnicy mieli możliwość przedstawienia swoich propozycji, zadania tych pytań, które ich nurtują, i po to, żeby przedstawiciele instytucji na poziomie regionalnym, które zajmują się tematyką rolniczą, żeby się do tych kwestii ustosunkowali.
Wśród głównych postulatów protestu rolników znalazły się m.in. stop dla polityki Zielonego Ładu czy niekontrolowanego importu produktów i artykułów rolnych spoza Unii Europejskiej oraz sprzeciw wobec ograniczania hodowli zwierząt. Pierwsze spotkanie miało charakter organizacyjny. Ustalono, by rolnicy stworzyli roboczy dokument zawierający propozycje konkretnych zmian w prawie. Zostanie on przekazany ministerstwu. Rolnicy na to przystali. Liczą jednak, że na jednym spotkaniu się nie skończy. Chcieliby, by te odbywały się cyklicznie. Kolejne ma się odbyć już we wrześniu. W województwie śląskim powstanie drugi w regionie SOR dziecięcy. Po analizie dostępności usług medycznych i otrzymaniu dofinansowania z zarządu województwa śląskiego to Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny w Sosnowcu będzie świadczyć nowe usługi. Jak sprawdziła Karolina Komada, inwestycja o wartości około 27 milionów złotych ma zakończyć się jeszcze w tym roku, a jej główną częścią ma być lądowisko dla śmigłowców ratunkowych. Nie samo lądowisko na szczycie obiektu, a cały nowy oddział ratunkowy dla dzieci, nowe pomieszczenia i powiększone powierzchnie dla trzech oddziałów szpitalnych. Choć inwestycja za 27 milionów złotych dopiero się rozpoczyna, to w momencie jej ukończenia pod koniec 2024 roku zdecydowanie wpłynie na rozwój Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny w Sosnowcu. Szpitalny oddział ratunkowy jest dodatkowym oddziałem, który ma swoistą procedurę przyjęć i wypisów. Czyli tutaj część tych przypadków, które w tej chwili nie mogły być jakby zabezpieczone, bo były jedynie w trybie ambulatoryjnym albo na poszczególnych oddziałach realizowane te procedury medyczne, będą mogły przebiegać w ramach tego szpitalnego oddziału ratunkowego. Szpital przyjmuje do 80 dzieci dziennie w ramach działającej izby przyjęć. Są to nie tylko dzieci ze Śląska i Zagłębia, ale też z Małopolski. W ramach naszego SOR-u jesteśmy w stanie zaopatrzyć większość dzieci pediatrycznych, chirurgicznych, urazowo-ortopedycznych, dlatego że pełnimy całodobowy ostry dyżur chirurgii i dziecięcej, i urazowo-ortopedycznej. Obecnie w województwie śląskim funkcjonuje 14 szpitalnych oddziałów ratunkowych, jednak tylko SOR przy Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach koncentruje się na pacjentach pediatrycznych. W naszym szpitalu, w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka, rocznie udzielamy kilkudziesięciu, blisko 80 tysięcy porad i konsultacji na oddziale ratunkowym. To jest bardzo duża liczba. Choć główna budowa obejmie rozbudowę oddziałów szpitalnych i lądowiska, to już został otworzony nowy pokój dla dziecka i matki karmiącej, który ma zwiększyć komfort przyszłych pacjentów i ich rodziców. Kiedyś wydawało nam się to niemożliwe, teraz stało się naszą codziennością. Drony służą nam nie tylko do tworzenia pięknych zdjęć z lotu ptaka, ale są też nieodzownym narzędziem pracy dla wielu służb. I to właśnie one spotkają się już niebawem w Parku Śląskim na turnieju Fly to Rescue, który odbędzie się w najbliższą niedzielę na polach marsowych. Wpierw jednak czeka nas wiele równie ciekawych wydarzeń, wszystko w ramach 11. edycji Droniady. Magda Sincewicz. Festiwal poświęcony technologiom dronowym rozpoczął się od konferencji, gdy przedstawiciele uczelni, instytucji badawczych i administracji rządowej omawiali m.in. akt o sztucznej inteligencji czy społeczne i ekonomiczne wyzwania transportu autonomicznego. Tuż za ścianą trwały przygotowania do widowiskowego konkursu o Puchar Szefa BBN. W niedzielnych rozgrywkach weźmie udział 11 zespołów akademickich i 32 profesjonalnych pilotów, m.in. wojsk specjalnych, policji czy GOPR. Zaczęliśmy od Droniady Future Forum, czyli rozważań na temat scenariuszy rozwoju rynku dronowego. I jednocześnie zaczęliśmy dyskutować na temat przyszłości transportu autonomicznego. Zwłaszcza, że pod koniec czerwca ma zostać opublikowany akt o sztucznej inteligencji. Został on właśnie zatwierdzony przez Radę Unii Europejskiej. Wejdzie w życie po 2 latach. Co zmieni? On daje bezpieczeństwo takiemu przeciętnemu konsumentowi Kowalskiemu, bezpieczeństwo i takie poczucie, że systemy sztucznej inteligencji, z której on korzysta, nawet nie wiedząc czasami, że wchodzi w interakcję z systemem sztucznej inteligencji, daje mu poczucie, że taki system nie zabierze jego danych. O nasz dobrostan teraz i ten w przyszłości dbają m.in. młodzi naukowcy, jak ci z uczelni współorganizującej kolejną edycję Droniady. Od tego roku mówimy o transporcie autonomicznym i tutaj mamy na myśli transport i morski, i lądowy, i powietrzny, i kolejowy, także rozszerzamy swoje horyzonty, można powiedzieć. Zatem jeśli ktoś nie będzie miał pomysłu, jak spędzić najbliższe dni, zapewne znajdzie coś ciekawego w programie festiwalu.
Jak być przedsiębiorczym? Jak zarabiać pierwsze pieniądze, będąc jeszcze w szkole? To pytanie, na które nawet już uczniowie szkół ponadpodstawowych zaczynają szukać odpowiedzi. I to skutecznie, o czym świadczy pierwszy ogólnopolski konkurs filmowy Przedsiębiorcze nastolatki. Razem z kamerą odwiedziliśmy galę, podczas której poznaliśmy zwycięzcę. Karolina Komada. 40 filmów i 40 pomysłów na to, jak być przedsiębiorczym. Filmy nadesłane z całej Polski nie przez ekspertów z branży filmowej, a przez uczniów szkół ponadpodstawowych. Propagowanie przedsiębiorczości to moja idea, która towarzyszy mi od wielu lat i sądzę, że naprawdę warto zaczynać jak najwcześniej, tak? Żeby ludzie, kiedy startują w tę dorosłość, kiedy kształtują swoje poglądy, już wtedy pomyśleli o tym, co warto w życiu robić i jak to robić. A przez to, że młodzież wykazała się kreatywnością, wybór zwycięzcy nie był prosty. Jednak zwycięska praca mogła być tylko jedna. Jeżeli moje kieszonkowe to 90 zł na miesiąc, a rower kosztuje 3800, to znaczy, że muszę poczekać jedynie 43 miesiące. To samemu trzeba zrozumieć, że można osiągnąć znacznie więcej i to od najmłodszych lat. I te wszystkie filmy pokazywały, że bez specjalnych zachęt młodzież sięga do własnej pracy, do własnych pomysłów i chce się samorealizować. Stąd też dodatkowe nagrody, choć nie te są najważniejsze. Dla Amelii Wieczorek z Łodzi, która razem ze swoją klasą otrzymała nagrodę za najbardziej oryginalny pomysł, już sam udział w konkursie był bardzo inspirujący. Zobaczyłam w ogóle, jak wygląda praca przy całej produkcji filmu i zobaczyłam, że nie jest to taka łatwa praca, jak czasami może nam się wydawać. No przy okazji też, powiedzmy, doskonaliłam swoje umiejętności właśnie w filmie czy w aktorstwie. Finałowa gala pierwszego ogólnopolskiego konkursu Przedsiębiorcze nastolatki odbyła się w Kinoteatrze Rialto, a w sam konkurs zaangażowała się Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Ten region, metropolia, cały czas się charakteryzuje nie tylko pracowitością, ale przedsiębiorczością. Cały czas transformacji naszego regionu jest ogromnym wyzwaniem dla przedsiębiorczości. W ramach konkursu laureaci nie tylko nabyli kompetencje związane z produkcją i promocją filmów, ale też wezmą udział w kilkudniowych warsztatach organizowanych w Katowicach. To było ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. Spokojnej nocy, dobranoc.